Wystawa robi, myślę, ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że kibice to potwierdzą, którzy będą mieli możliwość oglądać ją przez najbliższe prawie pół roku. Ja się cieszę, że do niej doszło, bo półtora roku temu spotkaliśmy się tutaj z dyrektorem Marcinem Makuchem z, myślę, trochę szalonym pomysłem przeniesienia piłki nożnej do muzeum, które nie jest sportowe. Natomiast trafiliśmy na świetny grunt, bo Marcin to taki pasjonat sportu, kibic Miedzi i od razu podchwycił tą ideę. No i cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj i otwieramy fantastyczną wystawę. Rzeczywiście jest ponad setka obiektów na tej wystawie, ale najcenniejszym, zdecydowanie najcenniejszym jest Puchar Polski z 1992 roku. Oryginalny puchar, który wypożyczyliśmy na okres wystawy z Muzeum Legii Warszawa, ponieważ Legia Warszawa, zdobywając go trzykrotnie, została jego właścicielem. Ale jest też wiele innych obiektów. Koszulki z różnych okresów gry w Miedzi. Bardzo bogata ikonografia praktycznie od początku funkcjonowania klubu. Także programy meczowe, bilety. Gdzieś tam kibice, na co kibice najczęściej zwracają uwagę. Po lewej stronie są Państwo plakaty meczów i tam jest z lewej strony na górze taki plakat meczu Wisła-Kraków-Średnica. I to jest plakat, który ja doskonale pamiętam, bo go widziałem i doskonale pamiętam ten mecz, bo to był pierwszy mecz Miedzi-Legnica, na którym ja osobiście byłem. To była wtedy wspaniała Wisła-Kraków, wielka Wisła-Kraków, która dużo znaczyła nie tylko w polskim futbolu, ale w futbolu europejskim. No na pewno pierwsze takie odczucie to takie wow, bo jednak wspomnienia wracają, gdy się patrzy na te zdjęcia, koszulki, to przypominają się, że tak powiem, mecze, może nawet i pierwsze rozgrywane w barwach Miedzi, chociażby przeze mnie, no ale czuć, widać ten klimat historii i tą 50-letnią tradycję i jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Wystawa jest rewelacyjna, przede wszystkim dużo jest wspomnień, tak jak w moim wypadku, gdzie jeszcze grałem dwa mecze w MZKS-ie, czyli można powiedzieć od początku przy tym klubie w jakiejś formie funkcjonowałem, także jako zawodnik, jako trener, jako sympatyk, no i myślę, że wspomnienia są przecudowne, uważam. No spotkałem tutaj kolegów, którzy kupę lat ze mną grali, a kupę lat ich nie widziałem,